czwartek w jeziorze Okmin znaleziono ciało młodego mężczyzny. Niestety wszystko wskazuje na to, że jest to zaginiony w październiku 2017 roku Damian Cieraszko. Pływający kilka metrów od brzegu ciało zauważył w czwartek przebywający w pobliżu akwenu rolnik. Tuż po godzinie 11 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach został telefonicznie powiadomiony o tym, że mężczyzna przechadzający się nad jeziorem Okmin w miejscowości Czarna Kowizna zauważył w wodzie ciało człowieka. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Na miejscu też była straż pożarna, pogotowie. Czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratora. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny, którego znaleźliśmy w tej wodzie w wieku około 20 lat, zostało zabezpieczone w prosektorium. W tej chwili trwają czynności identyfikacyjne. Nad ostatecznym potwierdzeniem tożsamości pracuje Suwalska Prokuratura Rejonowa. Rodzina 17-letniego Damiana wczoraj nie była w stanie uczestniczyć w koniecznych czynnościach, informuje szefowa prokuratury Joanna Orchowska. W piątek wstępnie potwierdzono, że to zaginiony nastolatek. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, przy zwłokach znaleziono również dokument należący do Damiana Cieraszki. Ostateczne potwierdzenie tożsamości nastąpi jednak dopiero po wykonaniu badań DNA. Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku ustalą przyczynę śmierci młodego mężczyzny, a śledczy zbadają, czy do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Suwalczanin Damian Cieraszko zaginął w piątek, 20 października 2017 roku. Ostatnio widziany był na urodzinach kolegi w Starej Turówce nad jeziorem Orzewo. Późnym wieczorem zadzwonił do rodziców z informacją, że zostanie tam na noc. Jak ustaliła policja, w pewnej chwili opuścił miejsce spotkania z przyjaciółmi. Od tego momentu jego los był nieznany. Policja wielokrotnie przeszukiwała teren. Za pomocą sonaru sprawdzane były też okoliczne jeziora. Zrozpaczona rodzina o pomoc prosiła detektywa. Policja wielokrotnie sprawdzała teren wskazany przez znanego jasnowidza, który niejednokrotnie okazywał się pomocny w rozwikłaniu podobnych zagadek. Jasnowidz wskazał jezioro Orzewo. Okmin to inny zbiornik, położony jednak bardzo blisko. Jeziora dzieli zaledwie asfaltowa wstążka drogi i dwie niewielkie łąki.